dobry kochani, witajcie w sobotnie popołudnie. Na sam początek przypominam, że zapraszamy Was jutro w niedzielę od godziny 11 do 15 na Brynicką 5 we Wrocławiu do naszego magazynu, tu gdzie teraz jestem. Mamy czwarte urodziny Jungle Boogie, czekamy na Was, będą rabaty, będą dla Was prezenty, będzie można się spotkać, porozmawiać, drobne jakieś przekąski, zrobić sobie pamiątkową zdjęcie z nami na tle zielonej ściany, także wpadajcie koniecznie, czekamy na Was bardzo, 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 jak zawsze, bo ta okazja, żeby z Wami pogadać, przybić piątkę, trochę się pośmiać, jest naprawdę bardzo zawsze miła. Ja szalenie lubię te imprezy, więc mam nadzieję, że będzie Was równie dużo jak zawsze. To jest pierwsze ogłoszenie. Drugie ogłoszenie jest takie, że jak zawsze zaczynamy konkursem. Dzisiaj do zgarnięcia marble. To są znowu te białe marble, które są podejrzane o bycie Snow Queen. Być może w każdym razie są takie bardzo, bardzo bielutkie. One też są w dzisiejszej dostawie. I wzięłam ich sporo, bo jak już wiedziałam, że to będą te, no to wiedziałam, że one się cieszą zawsze dużym wzięciem. Zresztą sama się niedawno skusiłam i faktycznie są piękne, takie bielutkie. No i też będą oczywiście, chyba że się wszystkie wyprzedadzą, to może ich nie być już w niedzielę. Zobaczymy. Zobaczymy, czy jeszcze będą, czy już nie. W każdym razie są w dostawie. Można tutaj po obejrzeniu filmiku sobie pójść i kupić online. I są też nagrodą, jeden taki marble jest nagrodą w dzisiejszym konkursie. Macie czas do poniedziałku, do 21:00, piszecie swoje odpowiedzi w komentarzach tutaj pod filmem. A pytanie brzmi... Powiedzcie, napiszcie, ile macie roślin w domu bez podawania cyfry, liczby, tak? Także dzisiaj macie zadanie trudne, Szymon je wymyślił. Musicie podejść do tematu kreatywnie, nie wiem, jakieś szarady zrobić, jakieś tytuły piosenek, filmu, co tam Wam przyjdzie do głowy, żeby zdradzić, ile macie roślin, nie podając liczby. Bardzo takie dzisiaj do pokombinowania, mam nadzieję, że będziecie mieli chęć na takie wieczorne zmużdżanie głowy. I przy okazji chciałam jeszcze bardzo serdecznie, mamy ostatnio bardzo dużo nowych subskrybentów, więc bardzo serdecznie Was witam na kanale, cieszę się, że jesteście z nami, mam nadzieję, że będziecie oglądać filmiki, korzystać z naszych porad, będziecie długo, długo z nami. Kto jeszcze nie subskrybuje kanału, to oczywiście zapraszam. No i też przy okazji zapraszam Was na mój prywatny taki lifestyle'owy kanał, mój i Szymona Parantela. Możecie sobie też tam wejść, zasubskrybować, pooglądać. Jesteśmy teraz akurat w trakcie przeprowadzki, więc dużo u nas się dzieje, więc jak macie ochotę nas tak bardziej w kapciach i po domowemu śledzić, to też jak najbardziej zapraszam. No a teraz już Wam pokazuję wszystko, co dzisiaj przyjechało. Zacznijmy sobie od może filodendronów. Dzisiaj kilka ciekawych, ładnych okazów. Na początek idzie majoi. Zobaczcie, jaki fajny, duży okaz. To jest bardzo ładny filek z tych takich szybko rosnących, o dużej masie liściowej, piękne właśnie takie duże powcinane liście. Także taki okaz fajny do zgarnięcia. Z kolei z maluszków, no to mamy dzisiaj melanochryzum, to jest ten piękny, welwetowy. I Ring of Fire, bardzo, czyli taki z wariegacją, ona jest taka bardzo rozróżnicowana, jest pomarańczowo-różowo-biała, w różnych kolorach i powiem Wam, że naprawdę to są maluchy oczywiście, ale bardzo kurpulentne, bardzo rozrośnięte, takie naprawdę wypchane, duże okazy, więc polecam Wam skorzystać, bo naprawdę fajne są dziś. Nie zawsze aż takie duże się trafiają i dorodne. No i jest też bardzo ciekawy Paraiso Verde. Jest bardzo jasny, także naprawdę te liście są prawie że białe, bardzo intensywnie wybarwione. Więc super Wam polecam. Jest przepiękny, taki jak ghost prawie. Dalej mamy sobie Atabapoense. Zobaczcie, jaki ładniutki. Jeszcze widać tutaj nowy liść świeży, dopiero się rozwija. On jest taki karmelowo-czerwony. I od razu Wam pokażę, żebyście sobie mogli porównać. Tutaj mamy Bilietia. Podobne trochę, jeżeli chodzi o kształt liści, ale są inne łodyżki, inny kolor trochę. Bilek jest taki bardziej trawiasty, ta zieleń jest trawiasta, a u Atabapoense jest taka bardziej spokojna, ciemna. No i spody są zupełnie inne. Atabapoense ma taki bordowy spód, a Bilek ma zwykły zielony, tak? No i te piękne ogonki liściowe w pomarańczowym kolorze.
I jeszcze jeden, myślę, że znacie go już, jak oglądacie filmy z dostaw, to na pewno. To jest Tortum, jeden z moich ulubieńców, jeśli chodzi o filki, bo ma naprawdę piękny, powcinany pokrój i z nim zauważyłam, że jest tak, że albo się komuś bardzo podoba, albo się komuś bardzo nie podoba. Nie wywołuje chłodnych emocji, tylko zawsze gwałtowne. I Gloriosum. Kolejna taka welwetowa propozycja, tutaj właśnie liście są takie welwetowe, miłe w dotyku, w kształcie serca, z intensywnie wybarwionym nerwem, więc też bardzo ładny filek. A teraz z kolei będą same pnącza. Jeżeli chodzi o pielęgnację, słuchajcie, bardzo, bardzo prosta. To są jedne z najprostszych roślin, już prościej się nie da. Zwłaszcza, słuchajcie, epipremna. To jest tak proste, że ciężko coś zepsuć. Jeżeli chodzi o podłoże, dajecie podłoże uniwersalne z perlitem. Ten perlit jest kluczowy, żeby on trochę rozluźniał ziemię, żeby ona mogła oddychać, żeby nie kisła. Albo możecie też w bigos, co tam macie tak naprawdę pod ręką. Ważne, żeby to nie była taka ziemia z wora, tylko żeby ona była czymś jeszcze podsypana, rozluźniona. I dbacie o to, żeby rośliny nie były na pełnym słońcu, żeby je słońce nie paliło. Natomiast śmiało znoszą trochę większe zacienienie, więc gdzieś tam troszkę bardziej w głębi mogą sobie być. No i jeżeli chodzi o filodendrony pnące, jak ten na przykład piękny Brazil, to podlewacie je tak, żeby miały leciutko, jak widzicie, że jest już prawie sucha ziemia, prawie, ale z takim odrobinę marginesem to podlewacie, bo akurat filki jak mają całkiem suchą ziemię, to potrafią zrzucać liście. Natomiast epipremna i scindapsusy traktujecie prawie, że jak kaktusy, podlewacie je dopiero, gdy podłoże całkowicie przeschnie na całą głębokość. No i tyle. I naprawdę możecie je nawet całą zimę nawozić małą dawką nawozu, bo one zimą też rosną i ogólnie są super, rzadko chorują i świetnie rosną. No i mamy tak, właśnie, Philodendron Scandens Brazil, wersja 12 cm, wersja wieszak. Jak już Wam mówiłam, najfajniej jest kupić sobie takie dwa, jeden taki, jeden taki, dosadzić do tej doniczki, tylko troszeczkę właśnie zmienić podłoże na to perlitowe i tak naprawdę macie piękny wieszak, który możecie gdzieś tam sobie podwiesić na jakimś haku czy na karniszu, tylko się najpierw z karniszem to się upewnijcie, czy aby na pewno Wam nie zleci na głowę, żeby nie było. No i on jest naprawdę, zobaczcie, wielki, piękny, a w Brazylu najbardziej lubię te pomarańczowe pędy. To jest naprawdę super. W dwóch rozmiarach mamy też skandensy te zieloniutkie, tak? To jest ta sama roślina, tylko odmiana o liściach nie z tym paskiem, tylko po prostu jednolicie zielonych. I tu jest skandens właśnie w już taki, zobaczcie, długaśny, też na wieszaczku, a tutaj jest w 12 i przyznam, że dzisiaj te w 12 przyjechały bardzo gęste i bardzo długie. Zazwyczaj aż tak nie wyglądają, więc jest fajna okazja, bo naprawdę takie spore okazy. I co tu jeszcze mam? Dużo mam. Bardzo dużo. Dzisiaj wyjątkowo dużo mam pnączy. Mamy tak, Epipremnum Global Green z piękną wariegacją w kolorze jasnozielonym na ciemnozielonych liściach. Mam Scindapsusa Trebi. To wiecie, że kto ogląda kanał, ten wie, że to jest mój ulubieniec w ogóle ever. Miłość na całe życie. Zobaczcie, jaki piękny. Mamy też Epipremnum złociste, też całkiem takie dorodne, rozlośnięte okazy. Mikansy, to jest z kolei propozycja dla takich osób, które lubią welwety, bo to jest welwetowe pnącze i w dodatku jeszcze ma przepiękny kolor, ciemnozielony, a od spodu bordo. To jest wśród pnączy dosyć rzadkie wybarwienie, więc jak właśnie lubicie takie bardziej na wytrawnie, to bardzo Wam polecam. Z kolei w kolorze srebrzysto-niebieskim jest Epipremnum Cebu Blue. Też bardzo ładne pnącze, które się pięknie dziurawi. Jak najbardziej wszystkie pnącza możecie pozwolić im się zwierzać, ale możecie też prowadzić po paliku. Wtedy będą miały większe liście i ogólnie no, one będą bardziej zadowolone, no ale to Wy musicie podjąć decyzję, czy wolicie w dół, czy w górę. Happy Leaf. Tutaj liście są dosyć okrągłe i dużo białej wariegacji mają. Golden Potos, tu z kolei jest kolor taki wściekle limonkowy, przepięknie ożywia kompozycję taką jednolicie zieloną. Jak macie same zielone rośliny i taki jeden potosik, pięknie. No i w ogóle takie ciemniejsze zakątki w domu też fajnie rozświetla. I no, u mnie to jest roślina, która naprawdę najszybciej rośnie ze wszystkich i nigdy mi nie sprawia problemów, uwielbiam go za to. I jeszcze jest Epipremnum High Color.
to jest taka wersja złocistego, tylko bardziej, mocniej wybarwiona. I też jeszcze jeden Philodendron Scandens, tym razem w takim całkowicie limonkowym kolorze, ale no, widać, że są liście takie same jak u Brazila i Scandensa, jeżeli chodzi o kształt, ale inny po prostu kolor. I jeszcze, moi drodzy, jest Enjoy. To też dla tych, co lubią biel. Tutaj listki są troszeczkę drobne i co jest ciekawe, to one są lekko karbowane. To też fajnie wygląda. No i też jest dużo wariegacji, dużo białego. Okej, jeszcze mam sporo tych wieszaków. Dzisiaj naprawdę dużo. Też zamówiłam więcej, bo wiem, że zawsze tutaj na żywo, jak przychodzicie na te urodziny, na te nasze inwenty i widzicie te piękne takie pnącza wiszące na żywo, no to jeszcze się ciężej oprzeć, ale ja się w ogóle temu nie dziwię, bo ja mam dokładnie tak samo. Za każdym razem, jak tu jestem, muszę ze sobą walczyć, żeby nie wyjść z kolejnym wieszakiem. Więc mamy tak, mamy hoję Linearis i od razu Wam pokażę hoję Belle, możecie sobie porównać. Zupełnie inny pokrój, inny kształt liści, widzicie, ten sam gatunek, a z hoi to w ogóle jest każda inna i one też się różnią między sobą, jak na przykład ta ma te listki bardzo drobne, włochata jeszcze, żeby było śmieszniej, i łodyżki też ma delikatne i to nie można jej traktować aż tak bardzo sukulentnie, jak na przykład Wam pokażę hoję, na przykład niech będzie to Crimson Queen, która nie chce ze mną współpracować, która ma liście bardzo grube po prostu, tak? Grube i tam jest sporo tej wody, więc na pewno taką Crimson Queen będziemy podlewać o wiele rzadziej niż taką Linearis, która jednak potrafi podeschnąć, więc na to uważajcie. Belle też troszeczkę więcej. Belle przepięknie kwitnie i bardzo często na biało. Generalnie pamiętajcie, na wszelki wypadek, jeszcze raz przypomnę, wszystkie rośliny po zakupie trzeba przesadzić, wszystkie bez wyjątku, i jeżeli chodzi o hoje, to przesadzamy je w podłoże do epifitów, takie do storczyków, albo też w podłoże do sukulentów. Ważne, żeby tam było sporo rozluźniaczy, żeby był piasek, kora, no nie wiem, chipsy kokosowe, keramzyt, żeby, bo one w naturze zazwyczaj nie rosną w ziemi, tylko gdzieś tam w rozpadlinach skalnych, gałęziach drzew, więc żeby jak najbardziej odtworzyć te ich warunki życiowe. No i podlewamy je dość umiarkowanie, dopiero jak ziemia przeschnie, bo łatwo doprowadzić do gnicia korzeni i całych liści. Tutaj mamy hoję Australis Lisse, piękna hoja, jej liście są takie z ładną wariegacją, taką beżowo-zieloną, a młode wychodzą różowe, takie mocno różowe. To jest, słuchajcie, Burtonia variegata, też bardzo ładna, listki są takie zamszowe, bardzo miłe w dotyku, grubaśne dosyć i też ładnie się wybarwiają. Młode też są takie czerwono-różowe, a starsze, tak jak widzicie, mają jaśniejszy środek. Jeszcze z hoi, bo hoi dzisiaj sporo, jeszcze kentiana, czyli Vajeti variegata. Piękne liście, wydłużone i prześlicznie wybarwione. Tutaj jest już takie bogactwo barw, bardzo lubię tą hoję. I hoja Carnosa tricolor. Tutaj z kolei też taka podobne wybarwienie jak u lisy, że też taki beżo-zieleń jasna z zielenią. I też młode listki są różowe, takie purpurowe i też purpurowe łodygi. Więc też bardzo ładna hoja. I jeszcze z hoi to jeszcze nie wszystko. O Jezu, jaka piękna. Sigillatis. O, dawno nie było jej. Jezus, jaka piękna. Powiem Wam tak, ja muszę zamknąć oczy i nie patrzeć. Po prostu będę ją Wam pokazywać z zamkniętymi oczami. Bo ja jestem teraz w połowie przeprowadzki, nie mogę brać roślin, ale no jest tak piękna i w ogóle super długa. Zobaczcie, te pędy się ciągną i ciągną. Jest bardzo gęsta, bardzo długa, przepięknie wybarwiona, bo te liście taki karmel, róż, no coś pięknego, muszę ją już odwiesić. Proszę, kupcie ją, bo inaczej ona będzie mnie tutaj wodzić na pokuszenie. No i Burtonia, też jest śliczna. Też jest bardzo gęsta i też ma długie pędy, też bardzo ładny okaz, też taki miły w dotyku. Piękne są te hoje, słuchajcie, naprawdę coś pięknego. Z wieszaków i z takich epifitów to jeszcze mamy dzisiaj bardzo długaśne twistery. Zobaczcie, jaki długi. Rasta, przepraszam, nie twister, tylko rasta, ale bardzo duży, gęsty okaz. No i tu możecie zobaczyć, jak pięknie kwitnie.
I on też chętnie powtarza kwitnienie w domu, także to nie jest tak, że raz wam zakwitnie i potem kłopot, tylko naprawdę kwitnie chętnie i obficie. Mikansy też mamy większe, pokazywałam wam w dwunastkach, mamy też takie duże na wieszakach. O, takie całkiem już ładnie rozrośnięte okazy też są, słuchajcie, piękne. I jeszcze potosek na wieszaku. Też można sobie większy wariant zakupić, albo jeden mały, jeden duży. Też ich zamówiłam sporo. I co jeszcze? I jeszcze mamy tak Asplenium Parvati. Bardzo ładna paproć, która jest, jak widzicie, ma taki ładny, gęsty pokrój, krzaczasty. I troszeczkę jest łatwiejsza w obsłudze niż zwykłe paprotki, bo ma grubsze liście, aż tak bardzo nie podsychają. I roślina, która jest dosyć rzadko i która jest dosyć droga, dlatego że wolno rośnie. Więc ogrodnicy muszą jakby długo ją u siebie mieć i uprawiać, żeby mogli sprzedać, dlatego ona zawsze jest droga. To jest Aspidistra wyniosła. Za to jest to roślina, która jest, mówi się o niej, żelazne liście. Znosi chłody i znosi ciemne stanowiska. Jest bardzo niewymagająca, znosi suche powietrze, znosi przesuszenie lekkie, lekkie zalanie. To jest taka bardzo roślina niezniszczalna, którą trudno ubić. I dalej, Sansa Moonshine, przepiękna, taka srebrzysto-duszkowo-pistacjowa, bardzo ładny ma kolor. I coś, co mnie bardzo ucieszyło, po bardzo długim czasie powraca do nas Sansevieria Star Canary. Ona kiedyś bywała w regularnej sprzedaży, potem znikła, nie było jej chyba z półtora roku i pojawiła się, więc od razu jak ją zobaczyłam, to zamówiłam. To jest przepiękna Sansevieria, której młode przyrosty są właśnie w takim kanarkowo-żółtym kolorze, więc wygląda to naprawdę przeozdobnie i prześlicznie. I jeszcze mamy Laurenti. Dosyć dobra cena, więc polecam, jeżeli planowaliście Sansę, bo tak się trafiło ładny, duży okaz w okej cenie. I moja ukochana Sansa Dragon. O, jaka gęsta dzisiaj, patrzcie. Patrzcie, jaki okaz. I tu jeszcze idą nowe przyrosty. To jest moim zdaniem jedna z najpiękniejszych Sans. Ma dosyć grube liście, dosyć szerokie liście z piękną, czerwoną obwódką. No i jest przepięknie wybarwiona. No ja ją kocham, absolutnie. I jeszcze tutaj, co mi się zaplątało? Dwa maluszki mi się zaplątały i chyba tyle. Malutki skrzydłokwiat, jakbyście chcieli, taki dosyć gęsty okaz. I malutka begonia makulata w kropeczki z czerwonym spodem, prześliczna jak zawsze. Dwa storczyki, Cambria Nelly Eiler, bosko pachnie, po prostu czuć ją od samego wejścia. I Afra, bardzo ładne z kolei wybarwienie, takie żółto-różowo-fioletowe, oba przepiękne. Polecam wam też film o storczykach, taki dość obszerny, ostatnio nagraliśmy, więc zachęcam, żeby sobie obejrzeć. No i teraz trochę wielkoludów z dużych okazów. Zobaczcie, jaki piękny bananowiec. Naprawdę bardzo ładna, duża roślina, ładnie wybarwiona, piękny kolor łodyg, piękne liście. Pamiętajcie, że banany rosną w ten sposób, że z czasem dolne liście im obumierają i to jest absolutnie nienormalne. One dążą po prostu do takiej budowy jak drzewo trochę, tak? Że jest pień i tylko wachlarz liści na górze. Te dolne liście zawsze po jakimś czasie robią się brzydkie i właśnie tak jak tu widzicie, należy je przyciąć. To jest absolutnie normalne. Podobnie jak to, że duże liście się strzępią i trochę pękają w poprzek. Tak samo jak u strelicji. To jest, słuchajcie, taki urok tych roślin. Teraz jeszcze dwie duże, ładne Diefenbachie. Premiera, debiut w Jungle Boogie. Diefenbachia Galaxy. Nowy kultywar. Ja jeszcze takiej nie widziałam, nie mieliśmy. Bardzo takie ciemnozielone liście. Dość grube jak na Diefenbachie. W kolorze i w fakturze to mi się trochę z Green Magic kojarzą, ale no duże, wydłużone i właśnie z takim ciekawym jeszcze wzorkiem, który się układa w pobliżu nerwu głównego. Bardzo ładna, słuchajcie. Albo trochę, o, popatrzcie, te drobniejsze, mniejsze liście, trochę jak u Syngonium Wendlandii. Bardzo fajna. Ciekawy debiut. No i też myślę, że was to ucieszy, bo mamy dzisiaj Diefenbachie Cheetah. Nie wiem, czy ją tak pokochaliście jak ja. Ja się w niej strasznie zakochałam. No i dzisiaj są mniejsze okazy w lepszej cenie, bardziej przyjaznej. Także można się skusić.
bo no wiem, że te okazy, które mieliśmy, były duże i drogie, a tutaj jest cenowo przyjaźnie, więc mam nadzieję, że Was to właśnie przyciągnie Waszą uwagę, bo jest przepiękna. Zobaczcie na to wybarwienie liści. Tu jest i biel, i jasna zieleń, i ciemna zieleń. Naprawdę bardzo, bardzo ładna Diefenbachia. I jeszcze dwie sporej wielkości palmy. To są palmy, już Wam wiele razy mówiłam, które nieźle sobie radzą w domach, jak na palmy, które nie są stworzone do naszego klimatu generalnie. To jest areka i hamedora. Te dwie sobie radzą. Można je sobie w domku uprawiać. Dosyć szybko rosną. Postarajcie się im dać jak najwięcej słońca, jasne stanowisko, sporo wilgoci, czyli gdzieś tam nie przy kaloryferze. No i właśnie uwaga zimą. One powinny mieć jasno i chłodno zimą, a nie gorąco, sucho i ciemno. I to jest właśnie ten moment, gdzie palmy zazwyczaj w polskich mieszkaniach cierpią. No ale miejcie to na uwadze i postarajcie się zrobić, co się da. I jeszcze Monstera Deliciosa. Taki trochę większy okaz, bardziej gęsty. Tu widzę, są trzy sadzony. Także to naprawdę będzie monstrum w przyszłości. Pamiętajcie, że monstery rosną bardzo szybko. Należy im dawać spore doniczki, bo mają bardzo grube korzenie, które łatwo przestają się mieścić i potem też monstera może trochę cierpieć, więc tutaj akurat tak bardzo nie oszczędzajcie na pojemniku. No i palik koniecznie, bo ona wkrótce będzie wielka i jak nie dacie palika, to się Wam rozłoży na pół pokoju, więc zdecydowanie zapalikować. Mała przerwa od roślin. Teraz pokażę Wam nowe akcesoria, bo uzupełniliśmy zapasy akcesoriów. Na pewno się bardzo ucieszycie, bo wiem, że to zawsze znika jak bułeczki świeże, że powracają te rurki rozporowe, takie teleskopowe, które możecie sobie zamontować przy oknie, tak? Jak macie taką wnękę okienną, to tam sobie można tą rurkę rozkładać i składać. One są w dwóch rozmiarach, jedne są trochę mniejsze, a drugie nawet mają rozpiętość do 215 cm, tak? Więc w zależności od tego, jak macie szerokie okno, to na taką sobie szerokość to rozkładacie. To trochę jest jak rura od odkurzacza z tymi, wiecie, pstryczkami w dziurki. No i to jest fajne w montażu, bo to jest bez żadnej śruby, bez wiercenia, bez niczego. To działa rozporowo. Po prostu wkładacie i rozciągacie na odpowiednią szerokość, rozpiętość i to ma bardzo dużą, Boże, jak mi dzisiaj brakuje takich specjalistycznych słów, udźwig ma duży, bo ja nagrałam kiedyś ten filmik, to się strasznie część osób martwiła, że tam pięć doniczek i że się to urwie. Nie, ja już nie pamiętam w tej chwili, ale tutaj ten udźwig to jest kilkadziesiąt kilogramów, więc na pewno nawet jeżeli powiesicie na tym 10 wieszaczków z roślinami i je podlejecie i one jeszcze będą w osłonkach, to nic się nie stanie. To jest właśnie fajne, bo to nie jest karnisz, który może na Was runąć, jak tam za dużo powiesicie, tylko właśnie to jest specjalnie do tego, także tu się nie martwcie o to. Pokazuję dalej. Kilka nowych spryskiwaczy, na przykład taki zielony, on jest szklany, taka butelkowa zieleń, przyciemniana, bardzo ładna. Taki z matowym szkłem z kolei, też fajnie wygląda. No i klasyczny biały. One bardzo fajnie tak zamgławiają roślinki, ładnie wyglądają, także też jako taki element ozdobny sobie gdzieś tam można ustawić. Koneweczki, sporo konewek. Ta jest bardzo fajna, ja też mam ten model. Ona wygląda na małą, ale całkiem sporo mieści. To jest, słuchajcie, 1,275 L. Także ponad litr tu wchodzi. Ja wiem, że to nie wygląda, ale tutaj mam ściągę, tak jest napisane, więc myślę, że tak jest. I faktycznie sporo tutaj można podlać tym. Fajny jest ten dzióbek, bo on jest bardzo wąski i jeszcze jest szpicowato zakończony, więc bardzo dobrze się podlewa precyzyjnie te rośliny, które potrzebujecie. Jeżeli na przykład macie jakieś maluchy w małych osłonkach, albo macie jakieś choje, które trzeba tak delikatnie między listkami, małym strumyczkiem, bardzo precyzyjna, dobra, dobrze wyważona konewka. No i też do takich maluchów jest, to jest fajne, to myślę, że Szymon sobie powinien zakupić, bo to wygląda jak dzbanek do spieniania mleka.
tylko właśnie no, ma wylot wody. Więc taka śmieszna, mała konweczka, ale ładna, fajnie wygląda. Jak gdzieś tam właśnie przy jakiejś macie, nie wiem, kolekcję małych peperomii czy sans, to idealnie, no bo tutaj ta pojemność nie jest już taka duża, 600 ml, ale na jakieś małe to jak najbardziej. I jeszcze mamy kilka takich tworzywowych konewek, ale one są z takiego dosyć porządnego tego plastiku, więc to Wam trochę posłuży. To nie jest jednorazowe, więc jakby tutaj nie ma co się martwić, że nie ekologiczne, bo to może stać i służyć, a służyć. Tutaj jest pojemność 1 litr. I takie właśnie tworzywowe, takie no fajny nawet jest ten design, taki retro trochę, fajnie to wygląda. Jeszcze jest jeden kolor, taki szary. Także też ciekawe, fajne, ładne. Podoba mi się. I co jeszcze? Te sekatorki. Bo wiem, że je bardzo lubicie, one też szybko znikają. Zresztą ja też tego używam. I bardzo fajnie działa. Także też powróciły. I słuchajcie, konewka. To jest taka do większych gabarytów. Na pewno nie podlewałabym tym malutkiej hoi, ale jak macie na przykład jakieś duże skrzydło kwiaty, czy w ogóle jakieś duże okazy, monstery, no to myślę, że nawet jest wygodniej takim z takiego chlusnąć niż gdzieś tam, czy może do balkonowych roślin, gdzie tam nie trzeba się aż tak szczypać. Fajny design, ona jest w ogóle metalowa, więc się gdzieś tam nie zniszczy, nie stłucze, no i jest taka stylizowana na portugalskie klimaty, także też myślę, że bardzo ciekawa propozycja. No i powracają też Wasze ulubione drabinki z ptaszkami, one zawsze znikają super szybko, to jest naprawdę chwila, moment i ich nie ma. One są w różnych wzorach, jest ptaszek, który leci, który sobie siedzi, który pikuje, chyba nawet jeszcze nie wszystkie Wam pokazałam, także ptaszki też są i powróciły. No dobra, a my wracamy też do kolejnej porcji naszych roślinek. Teraz będą aglaonemy. Bardzo dużo aglaonem dzisiaj, słuchajcie. Na początek taka duża Silver Bay, całkiem już no, taki sporawy, wyrośnięty okaz, więc jeżeli chcecie, to proszę bardzo. I od razu Wam pokażę dużego Stripesa. Dużego Stripesa takiego chyba jeszcze nie mieliśmy. Pierwszy raz to jest ta roślina, którą pielęgnował Leon Zawodowiec, to jest właśnie ta. I zobaczcie, jak one ładnie razem wyglądają. Mają podobny bardzo pokrój, podobny kształt liści, podobne wybarwienie. Bardzo się nadają do tego, żeby stworzyć z nich ciekawą kompozycję, posadzić jedną koło drugiej. I na przykład ja bym zrobiła tak, żebym jedną dała troszkę wyżej na jakimś stojaku, a drugą niżej. I macie właściwie gotowy prawie że zakątek, jeszcze może jakąś trzecią na podłogę niższą i macie gotowy zakątek dżunglowy gdzieś tam przy fotelu. A w aglaonemach jest fajne to, że one znoszą ciemniejsze miejsca, więc to nie musi być bardzo jasne stanowisko przy oknie, tylko spokojnie gdzieś tam bardziej w głębi pokoju też sobie poradzą. Można je uprawiać w podłożu uniwersalnym z perlitem. Jedyna najważniejsza zasada jest taka, że jak mają jeszcze wilgotno, to ich nie podlewamy. Czekamy, aż podłoże całkowicie wyschnie na całej głębokości i dopiero wtedy wkraczamy z konewką. Kolejne odmiany. Zobaczcie, jakie piękne. Matcha. Matcha lemon i orange flame. Przepięknie wybarwione. Tutaj zwłaszcza te łodygi liściowe, tutaj takie śnieżno-białe, a tutaj podbarwione na taki lekki pudrowy róż. No i liście też oczywiście. Tutaj jest i czerwień, i pomarańcz, i róż, i zieleń, i żółty. A tutaj limonka, pistacja, ciemna zieleń, no przepiękne. Aglaonemy w ogóle moim zdaniem są bardzo ładne rośliny. Przepięknie wybarwione i każdy myślę, że może tutaj coś dla siebie znaleźć. I teraz mamy trzy odmiany, trzy kultywary w takich trochę mniejszych rozmiarach. Ogólnie aglaonemy są dosyć drogie. Zawsze były. Nie wiem, czy one długo rosną, czy jakieś są trudności w ich uprawie na tym początkowym etapie. W każdym razie aglaonemy są to dość drogie rośliny, relatywnie porównując do jakichś innych w podobnych rozmiarach. Więc może się ucieszycie, że dzisiaj mamy takie okazy mniejsze. Mniejsze doniczki, mniej rozrośnięte, no ale co za tym idzie, dużo tańsze. No i mamy aglaonemę King of Siam, to jest piękna strażacka czerwień, to jest taki mój chyba ulubiony odcień czerwieni. I jeszcze czerwone łodygi, super, super śliczna. Jest też lipstick,
bardzo ładna, taka jaśniutka, o białych z kolei łodygach i Madagaskar, ulubienica Szymona już od lat, też mamy w domu, już tak, o Jezu, chyba z samego początku dżungla, już długo z nami jest, ale faktycznie jest bardzo ładna i rośnie zupełnie bezproblemowo. I czy coś jeszcze? Tak, jeszcze jest White Joy, więc naprawdę dzisiaj tych odmian mamy sporo. Tutaj liście są naprawdę całkowicie prawie że białe, złamane tylko odrobinką zieleni. O, a tutaj się kwiat rozwija. Kwiaty aglaonem to są takie kolby, ona się otworzy i tam w środku są takie jagody. Dosyć często kwitną. Jeżeli chcecie, możecie ten pęd kwiatowy obciąć, bo zawsze kwiat, roślina sporo energii daje w wyprodukowanie owoców, więc możecie go śmiało przyciąć po to, żeby się skupiła bardziej na masie liściowej. Dobra. Anturium clarinervium. Przepiękne, ozdobne nie z kwiatów, a z liści. Liście są bardzo grube, sztywne, welwetowe, przyjemne w dotyku, ciemne, takie prawie czarne, z bardzo kontrastowym, takim intensywnym, jaskrawym wręcz unerwieniem i przez to nam się tak ta roślina podoba, jest naprawdę piękna. Tutaj macie pęd kwiatowy, on też jest taki zupełnie nieciekawy, więc też można go wyciąć. O, a tu już idzie kolejny malusieńki listeczek. I jeszcze syngonium wendlandii, też w takim trochę mniejszym rozmiarze, więc też jest bardzo dobre cenowo. To jest też taki zamszowiec, welwetowiec, liście są ciemne, z prawie białym, trochę może złamanym srebrem nerwem. No i zobaczcie, jak to syngonium, już po prostu korzenie wszędzie. To są mutanty straszne, chyba bardziej niż monstery, nawet jeśli chodzi o wzrost, syngonia strasznie szaleją. Z ciekawostek to mamy dzisiaj Amydrium Silver, w rozmiarze maluch i w bardzo dobrej cenie, więc myślę, że się skusicie, bo ta roślina już była u nas, chyba nawet jeszcze jest, jest bardzo ładna, no ale jest droga. A tutaj dzisiaj macie okazję załapać się na malucha w dobrej cenie, więc bardzo proszę. Amydria są przepiękne i wbrew temu, że wyglądają na dość delikatne, to są naprawdę proste w uprawie. Jeżeli chodzi o alokazję, to dzisiaj mamy dwie piękności. O, jaka ładna jest, no naprawdę fajna, jest Azlani i Sinuata, obie mają liście grube, nie takie bardzo cienkie, papierowe, tylko naprawdę one są grube, sztywne i widzicie, że aż sterczą. Sinuata jest taka o wyraźnej fakturze, taka pokarbowana, ta z kolei ma taki piękny, oleisty kolor, ni to fiolet, ni to zieleń, obie są bardzo ładne i obie są w bardzo dobrej cenie, a przy okazji tu widzę, że jednak kwitnie, to Wam pokażę, jak wygląda kwiat alokazji, też jest taki podobny, one wszystkie tak podobnie kwitną, też taki kolbiasty, o tutaj się wyłania, też możecie przyciąć, a możecie zostawić sobie jako ciekawostkę, jak tam sobie życzycie, to w końcu wasze rośliny. No i doszliśmy do monsterek różnych, przeróżnych, mamy dzisiaj Monkey Mask, jakiś ładny ten Monkey Mask, jest taki wyjątkowo, ma grube liście, i też takie sztywne, sterczące. Podoba mi się jego pokrój. Fajne się trafiły, naprawdę ładne. Monkey Mask też bardzo szybko rośnie. Jeżeli chodzi o monstery, one wszystkie szybko rosną. Tylko tutaj kluczowy jest ziemia. Naprawdę bardzo źle rosną w takim podłożu produkcyjnym. Jeżeli zostawicie monstery w tej ziemi, to prawdopodobnie albo dostaną chorób grzybiczych, albo będą im żółknąć liście, albo wszystko naraz. I po prostu dość szybko zakończą swój żywot. Monstery trzeba przesadzić w bigos. Co to jest bigos? Poszukajcie na kanale, bo już film o tym jest. Albo wejdźcie na junglebugi.pl i zamówcie sobie podłoże do roślin obrazkowatych, zestaw DIY i to podłoże właśnie idealnie się nadaje do monster. Jeżeli je w to posadzicie, to macie dużą szansę, że naprawdę będą rosły bardzo szybko i bardzo mocno. Lubią stanowisko z rozproszonym światłem, czyli też nie na pełne słońce, bo liście się poparzą. Ale też zimą nie mogą stać tak bardzo w głębi pokoju, bo z kolei liście będą traciły, będą mniejsze, mogą też żółknąć i będą takie ble. Więc troszeczkę, zwłaszcza zimą, bliżej okna, ale nie w samo okno. I podlewamy dopiero, gdy podłoże przeschnie całkowicie. To jest ważne. Monstery też bardzo żółkną od wilgotnego podłoża. Nie lubią tego. Dalej mamy sobie monsterkę karstenianą. Zobaczcie, to jest monstera.
I to jest monstera, ale to są zupełnie inne rośliny, prawda? Manki jest oczywiście, no przede wszystkim ma bardzo dużo dziur, ale liście są bardzo cieniutkie, takie delikatne, papierowe. A Carstenianum to jest mocarz. Te liście są grube, jędrne, twarde, błyszczące, takie no, bardzo, bardzo, bardzo takie kurpulentne, pokarbowane też. No i generalnie to jest też monstera, też ładnie, szybko rośnie. Ma tendencję czasem do wypuszczania łysych pędów, bo ona szuka sobie tam, można je po prostu obciąć i poczekać na następny. I dalej jeszcze podobna jakby parafia, to nie jest monstera, bo to czasami jest błędnie nazywane monstera minima. Nazwa botaniczna jest strasznie hardkorowa. Nazywa się Raphidophora tetrasperma. Bardzo trudne do wymówienia. Trzeba się uczyć na pamięć jeszcze, gdzie jest rch, a gdzie nie w pisowni. Ale to jakby nie ma znaczenia. Jak zwał, tak zwał. Jest obsypana trochę jakimś włóknem. Ja muszę od razu wyczyścić, wiecie. I w każdym razie to jest roślina, która bardzo szybko rośnie, bezproblemowo, ładnie sobie radzi. Proponuję dać jej palik też, bo ona ma dosyć grube te pędy, mogłyby się połamać, jakbyście jej tak puścili w formie zwisającej, ale też jest takim szybkim graczem. Szybko do góry, liść za liściem, jest kochana, jest taka bardzo wdzięczna. Uważajcie tylko też na przelanie, bo to jest też roślina, która jest wrażliwa na choroby grzybowe. I dalej, już doszliśmy do końca właściwie na dziś, do marantowatych. I tutaj mam dla Was dwie kalatee i marantę. Z kalatei, zobaczcie jak ładnie też wyglądają razem, są podobne, mają podobny pokrój liści. Tutaj jest ornata, prawie czarna, z różowymi paseczkami i Beauty Star, zieleń z czernią i różem i bielą. Obie te kalatee są dość proste w uprawie jak na kalatee, więc jeżeli macie dość suche mieszkanie albo jeszcze nigdy nie mieliście kalatei, to właśnie te dwie odmiany Wam polecam. A tutaj mamy marantę Lemon Lime. Piękność, o którą niedawno, jeszcze wcale nie było tak dawno, toczyły się boje, była niedostępna, a w tej chwili w takiej cenie no, dyskontowej możecie ją nabyć. Ale to wcale nie znaczy, że ona zbrzydziała od tego czasu, jest równie piękna, więc myślę, że zamiast tutaj nią pogardzać, to trzeba się właśnie cieszyć, że ta cena jest taka dobra dla Was, przyjazna i czym prędzej sobie może na przykład dwie, a zamiast jednej zakupić, skoro ta cena jest już taka zupełnie inna. W każdym razie no, ja ją bardzo lubię. No i to są akurat takie trzy na koniec propozycje. Też jeżeli macie zwierzaki i boicie się, że mogą podgryzać rośliny, to one wszystkie są nietoksyczne. Dobra, słuchajcie, tyle na dziś. Jeszcze raz zapraszam jutro Bryniska 5 Wrocław. Od 11 do 15 czekamy tu na Was w pełnej gotowości i bardzo chcemy się z Wami spotkać. Wszystko, co pokazałam, już jest na junglebugi.pl, także zapraszam na zakupy, pobuszujcie, pooglądajcie. A my co? Widzimy się w tygodniu na jakimś filmiku pielęgnacyjnym albo leksykonie. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Mam nadzieję jutro.